Mogłem spędzić na Palionowie 2.0 tylko 24 godziny, ale przyznam się wam szczerze, nie wróciłem na czas do portalu. I jestem już tutaj kolejny dzień. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo mi będzie miło, jeżeli zostawicie łapeczkę, ponieważ w ostatnim czasie moje zasięgi dosyć diametralnie spadły w dół. Ale jest to normalne też, ponieważ wakacje się zaczęły, wiem, że wiele osób wyjeżdża. Ale dla tych zasięgów ta łapka w górę będzie naprawdę mega pomocna i będę wam za to mega wdzięczny. W każdym razie, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nie wiem dlaczego, ale pojawiłem się w tym miejscu, w domu Milki, chociaż nie kończyłem tutaj poprzedniego odcinka i pojawiłem się przed tą skrzynką, którą jak otworzyłem, zobaczyłem, że jest tutaj książka z napisem wyjaśnienie. I nie wiem, przyznam szczerze, że nie wiem, co w niej jest. Wydaje mi się, że może to być wyjaśnienie czegoś, co miało miejsce na Palionowie 2.0, zresztą tutaj też teraz jesteśmy, więc to by było całkiem logicznie połączone. Troszkę boję się je czytać, mam nadzieję, że tam nie będzie nic złego, mam nadzieję, że dowiem się tam czegoś bardzo ważnego, więc wezmę tą książkę i może przeczytam ją teraz przy was, żebyśmy po prostu wiedzieli, co tam jest i czego się spodziewać. Uwaga, a w ogóle jeszcze zanim, to możecie wbić na mój kanał na plusie, ponieważ na mój kanał na plusie, dlaczego ja tak mówię, na moje filmy, które są na moim kanale na plusie, Szczypson Plus, jest oczywiście link w opisie, ponieważ tam rozpoczynę nową serię, którą prowadzę co dwa dni, przynajmniej tak się staram, jeżeli się w jakiś dzień nie pojawi, przepraszam bardzo, ale po prostu mam teraz mega dużo filmów do nagrania, ponieważ aż 27 filmów w 7 dni już nagrałem, jestem prawie w połowie nagrywania, więc cieszę się mega, że udaje mi się to zrobić, ale jeszcze potrzebuję trochę czasu, żeby to wszystko rozpędzić, żeby już mieć te wszystkie filmy na zapas zrobione. Jak wrócę z wakacji, to obiecuję, że rozpoczniemy też robić Lego na moim kanale na plusie, gdzie z Dajwikiem go robiłem. Też będzie tam przeplatane z Minecraftem. Może się pojawią jeszcze inne gierki. To zobaczymy. W każdym razie teraz póki co Palionowo 2.0. Skupmy się na tej książce, którą dostaliśmy. Szczerze mówiąc nawet nie wiem od kogo, ale podejrzewam, że od Wielkiego Beno, bo on tu w końcu nas wszystkich przerzucił. Dobra, czytam. Witaj. Pewnie do dziś zadajesz sobie pytanie, co stało się z twoimi nienarodzonymi dziećmi w Minecraft. O nie, to jest wyjaśnienie co do moich dzieci. Tego, że Milki była w ciąży i że nie urodziła. No dobra, chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie, więc podążając śladami miłości znajdziesz jedną drugą odpowiedzi. Druga część ma twoja była żona Milki. Okej, nic mi nie mówiła o tym, że ma coś, więc szczerze mówiąc, troszkę jest mi źle z tym, że nie powiedziała, że ma jakąś drugą część. W każdym razie, okej, jest tutaj jakaś część odpowiedzi. Drugą ma Emilka, więc musimy do niej się udać później. Czyli musimy wrócić na Palionowo 3.0, bo ona tam jest. Zobaczcie, czy jest jakaś druga strona. Pewnie się zastanawiasz, gdzie ona teraz jest. Co mi to w myślach? No dobra, ale ona jest na Palionowie 3.0 chyba. Jest tu razem z tobą. Mimo tego, że nie dałeś jej przepustki, po powrocie na Palionowo 3.0 połączcie swoją wiedzę i odkryjcie, co tak naprawdę się stało. Dobra, słuchajcie, musimy odkryć w dzisiejszym odcinku, co się stało z moimi nienarodzonymi dziećmi. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale czekajcie, jak ja to mam w ogóle szukać? Jeszcze raz, pewnie co stało się z twoimi nienarodzonymi dziećmi? Chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie, więc podążając śladami miłości. Mamy podążać śladami miłości. Ej, dobra, o co tu może chodzić? Wydaje mi się, że będzie mu chodziło o mój związek z Milki w Minecraft, więc zacznijmy, pomyślmy, od czego się to wszystko zaczęło. Wydaje mi się, że zaczęło się to od randki, jeżeli tak byśmy to mieli liczyć, więc zajdźmy w sumie w tamto miejsce, w którym była randka i zobaczmy, czy tam coś jest takiego, co by mogło nam pomóc w tym, żeby odkryć tą zagadkę. Nie wiem, co to będzie za zagadka. Podejrzewam, że to będzie może jakaś rzecz, może jakieś słowo, jakieś zdanie. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wiem, że drugą część ma Milki, więc do niej na kanał możecie wbić. Tam będzie wyjaśnienie tej drugiej części na pewno i będziemy musieli je jakoś połączyć. Napisał też, że ona... Jezu, jak tu jest teraz noc taka, musimy się gdzieś przespać, więc idziemy tutaj zobaczyć. Jak to nie tutaj, to idziemy szybko do jakiegoś wyra. O nie, ogry. Nie! Kurczę, dobrze, że tutaj te miecze są takie potężne, bo... Nie, kurczę, weź! Nie warcz tutaj, bo mi przeszkadzasz w nagrywaniu odcinka, dobra. Napisał w tej książce, że Milki jest tutaj razem ze mną, ale nie miałem okazji jej spotkać. W ogóle jak klikam taba, to w ogóle jej nie widzę. Więc jedyny sposób, jaki ona by tutaj mogła być, to by musiało być jakiś, nie wiem, na tym samym świecie, ale w dwóch różnych wymiarach, że nie widzę jej na tym serwerze. Więc nie wiem totalnie, ale okej, ponoć jest tutaj. Dobra, tu się zaczęło wszystko. Tu się rozpoczęła randka. Tutaj w tym miejscu
zaczęła się tak naprawdę cała moja miłość z Milki, więc proponuję, żebyśmy po prostu zeszli na dół, bo tutaj widzę, że na górze nic za bardzo nie ma. Zejdźmy na dół, ponieważ tutaj na dole jak już powinno być jakieś rozwiązanie tej zagadki, więc jestem strasznie ciekaw, czy to faktycznie tutaj gdzieś będzie. O, mam nadzieję, że to nie ty jesteś rozwiązaniem tej zagadki, bo jak tak, to nic ciekawego. Dobra, szukajmy może jakiejś, nie wiem, tabliczki, jakiejś skrzynki. Tu żadnej płyty nie ma. Ej, no nie ma tu nic, czekajcie, co to jest? Co to jest? A, kubek z kawą, dobra, to nic takiego w sumie. Chociaż ja mogę to zabrać jakoś... O, ojejku, jaki duży jest ten kubek! Dobra, no nieważne. Ale czekajcie, bo nie widzę tutaj nic. Ja myślałem, że to tutaj gdzieś będzie. Myślałem, że to jest pierwsze miejsce, którym rozpoczęło się wszystko, no bo... śladami miłości. Rozpoczęło się to od randki. Od czego to się innego mogło jeszcze rozpocząć? Czekajcie, no czekajcie, ale tutaj były urodziny, więc to jest część dopiero. Jakiś konkretny, następny punkt, nie pierwszy. Więc... Ej, tu jest jakaś skrzynka! Teraz ją widzę, jak wychodzę na górę. Dobra, czekajcie, jej tam z tego, co pamiętam, nie było. Weźmy tą, otwórzmy tą skrzynkę. Jeden! Czyli jesteśmy w pierwszym punkcie. Dobra, bierzemy tą książkę. Zobaczmy, co tutaj w niej jest. Odłóżmy sobie tutaj może jakieś te rzeczy. Wezmę sobie tylko tego flaka i żarcie. Otwieramy. Przejście. I nic więcej nie ma. Wszystkie strony są nienapisane. Dobra, przejście. Okej, dobra, czyli mamy jedną książkę. Z iluś, nie wiem nawet ilu, ale dobra. Powiedział, że mamy podążać śladami miłości. Więc to był pierwszy ślad, dobrze trafiliśmy, czyli randka. Drugi ślad, jakbym tak miał o tym pomyśleć, na pewno, nie wiem, co mogłoby być drugie, szczerze mówiąc. Druga randka odbyła się w sumie gdzieś tam na górze, ale tam nie było nic wybudowane, tam by musiała być taka pusta skrzynka po prostu, więc wydaje mi się, że to nie będzie tamto miejsce. Strzelałbym bardziej, że może willa, w której mieszkaliśmy. Tam zresztą był grób, więc w sumie to... Ej, w sumie to nie przeszukiwałem tego grobu, a może coś w środku będzie, ale dobra, no... Pójdźmy po prostu w każdym razie tam zobaczyć, czy przy willi czegoś nie ma. Chociaż byliśmy tam w poprzednim odcinku i nie widziałem, ale tak jak mówię, może to być w grobie. To jest jedyne miejsce, którego tam tak naprawdę nie przeszukałem i w środku nie byłem, więc tam coś ewentualnie może być. Jejku, gdyby nie te flaki, to byśmy tutaj spacerowali latami. Przysięgam, żebyśmy tutaj ciągle łazili. Dobra, czekajcie. Jak widzicie, nie mam mroźnego piechura na tym, jak już miałem pod koniec. Teraz nie mam, ale dobra, zobaczmy. Tu powstała willa. Nie widzę żadnej skrzynki. Ale słuchajcie, rozwaliłem tutaj ten jeden blok, on nawet tutaj dalej jest, tak jak w poprzednim odcinku. Zabierzmy go. Dobra, jest skrzynka w tym miejscu. Tego się szczerze mówiąc nie spodziewałem, że tu będzie. Jest dwójka, dobra, czyli idziemy dobrze śladami miłości. Dobra, czekajcie, otwórzmy dwójkę. Przejście przez. Przez co można przejść? Przez portal. Więc wydaje mi się, że znam już odpowiedź trzeciej książki. Ale szczerze mówiąc, jak tak myślę teraz o punktach jakąś drogą miłości, to wydaje mi się, że jest tylko jeden punkt już tylko, czyli ślub, czyli kościół. Czekajcie, dobra, kościół powstał w tym miejscu tutaj na górze, jak widzicie, jak to wyglądało kiedyś. Jak miło sobie zobaczyć na coś, jak to wyglądało, przypomnieć sobie, jak to wyglądało przed tym, jak to tu wybudowaliśmy. Dobra, jestem pod tym grobem, czyli... Teoretycznie powinna tutaj być trzecia książka z trzecim słowem, który rozwiąże całą zagadkę. Ale, znaczy będzie połową dopiero zagadki, chociaż może są jeszcze jakieś następne książki. Ale szczerze przyznam wam, że nie wiem, jaki miałby być następny punkt tej całej naszej podróży. Więc dobra, po prostu tutaj zejdę. Jest książka, dobra, czyli tak jak myślałem, jest tutaj książka. Otwieramy, portal, czyli przejście przez portal. Mamy trzy książki, przejście przez portal. Okej, okay, to ma jakiś sens, że przejście przez portal, ale co konkretnie przejście przez portal? Powinno być teoretycznie pewnie jakieś, nie wiem, może są jeszcze jakieś następne książki, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli mamy mieć połowę zagadki, to właśnie tą połowę w tym momencie otrzymaliśmy. I następna zagadka będzie dotyczyła ciąży, którą... I tą zagadkę po prostu rozwiąże Milki pewnie. Chociaż zastanawiam się jeszcze nad jakimś punktem podróży, w którym mogłoby to wszystko się wydarzyć, w którym mogłaby być ta czwarta książka. Ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca. Ewentualnie mogłoby to być kino, ponieważ kino dostałem jeszcze, ale to kino było w prezencie. To kino było... No kurczę, to kino nie może być za bardzo. Chociaż... Ej, dobra, jest tu jakaś skrzynka. Dobra, zobaczmy. No nie, no pusta jest. Jedną skrzynkę po prostu tutaj jakoś daliśmy w trakcie kiedyś tam.
Kino też, tak jak mówię, wydaje mi się, że to nie mogło być kino z tego powodu, że kino było przed, zdecydowanie przed kościołem, a jak widzicie, a randka była przed kinem, więc tak mi się wydaje. Więc jeżeli randka była jedynką, a kościół był trójką, to jedyne, czym mogłoby być kino, to dwójką, ale dwójka ewidentnie była przy willi, więc odpada tak naprawdę kino. Wydaje mi się, że to nie o to miejsce chodziło, ale szczerze mówiąc nie wiem, jakie mogłoby być następne. Jeżeli macie jakiś pomysł, jakim miejscem mogłoby być następny punkt, gdzie mogłaby być czwarta książka, napiszcie mi w komentarzu, chyba że czwartą książkę i piątą i pewnie szóstą, nie wiem ile ich jeszcze będzie. Możliwe, że resztę książek będzie miała Milki, więc zobaczymy tak naprawdę, co się wydarzy u niej na odcinku. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, w którym mam nadzieję, że rozwiążemy tą zagadkę. Jak nie tutaj, to wrócimy na Palionowo 3.0, gdzie z Milki połączymy naszą wiedzę. Albo będziemy szukać dalej rozwiązań tutaj. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie, pa pa.